Autobusy stoją w długich korkach, są spóźnione, a pasażerowie zastanawiają się, dlaczego tyle czasu trwa wyjazd z katowickiego dworca. Momentami w kolejce do sygnalizacji ustawia się kilka pojazdów. Przez skrócenie cyklu zielonego światła z 23 do 10 sekund już na następnym przystanku autobusy spóźniają się o około 8 do 10 minut. Trzeba było też częściej ładować autobusy z silnikiem elektrycznym. Rozkłady jazdy układane są tak, żeby te autobusy elektryczne mogły zrealizować wszystkie przystanki. W momencie, kiedy nieoczekiwanie oni zostawali na dworcu, autobusy stały, kierowcy stali wraz z pasażerami, no to były takie nieoczekiwane wydłużenie pracy tej baterii. Dlatego też utrudniało to pracę autobusów elektrycznych. Musiały one wcześniej zawracać i udać się do stacji ładowania. 30 stycznia Zarząd Transportu Metropolitalnego napisał w tej sprawie do katowickiego Urzędu Miasta. Potwierdziło się, że powodem problemów jest sygnalizacja, a konkretnie jej modernizacja. Miasto zareagowało dopiero po zgłoszeniach zdenerwowanych kierowców autobusów. Od kilku tygodni tak wygląda wyjazd z dworca w Katowicach. Autobusy stoją po kilkanaście minut przed wadliwie ustawionym sygnalizatorem, napisał jeden z nich. To, co było zauważalnym problemem, to rzeczywiście ten cykl 10-sekundowy, dlatego przywrócono do poprzednich ustawień sterowniki. Sterowniki sygnalizacji świetlnej zostały wymienione już na łącznie kilkudziesięciu skrzyżowaniach, ale do tej pory takiego problemu nie było. Ten sterownik, tak jak około 30 innych sterowników w naszym mieście, został wymieniony jako pierwszy, niestety w takim miejscu, w którym dotyczy bezpośrednio pasażerów zbiorkomu, wymagał manualnej interwencji i przywrócenia do tego stanu sprzed zainstalowania nowego sterownika. Inteligentny system transportowy w Katowicach powinien zacząć działać w pełni pod koniec tego roku. Wtedy na wszystkich skrzyżowaniach miasto chce wprowadzić priorytet dla komunikacji zbiorowej i do takich sytuacji ma już nie dochodzić.